Lublin, Małopolska. Region jest nasz. 12 minut po 8, w czwartkowy poranek, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia RDN. A ja nietypowo zacznę od ciekawostki, jeżeli pan pozwoli. Gmina Tarnów to gmina przyjazna pszczołom. Od razu i na początek pytam, czy to dlatego, że wójt się pszczołami i miodem interesuje? Jeżeli bym powiedział, że jest inaczej, to bym pewnie to by byłaby nieprawda. Natomiast teraz jest taka tendencja, ale to myślę, że w większości gmin, że staramy się dbać o ekologię. To jest element ekologii. Rzeczywiście jesteśmy w programie Gmina Przyjazna Pszczołom. Co to daje gminie? To daje gminie, że mamy większe możliwości w pozyskaniu środków na przykład na nasadzenia roślin miododajnych czy innych czynników. Czy to się przyda mieszkańcom regionu? No zdecydowanie tak. Jeżeli przejeżdżamy przez miejscowości gminy Tarnów, to chyba już widzimy pierwsze elementy ładnych nasadzeń roślin miododajnych, ale również to są inne programy, to będą programy związane z pszczelarstwem, z rozwojem pszczelarstwa. No, każdy z nas wie, co wnosi pszczoła, ale nie chcę się tutaj wypowiadać. Panie wójcie, ja mam inne pytanie. Jestem pszczelarzem i ktoś powie, że może to jest tendencyjne. Pytanie do pszczelarza mam. Niekoniecznie w tym momencie do wójta gminy Tarnów, bardziej do pszczelarza. Jaki to będzie sezon na miód? Różne opinie padają. Jedni mówią zły, inni mówią dobry. To znaczy sezon zawsze możemy ocenić po zakończeniu. Teraz wiosna przyszła bardzo szybko. Można powiedzieć, wchodzi to w lato, więc kwitnienie jest znakomite, ale wszystko połączone jest w jednym czasie, więc jeżeli pszczoły nie były dobrze przygotowane, więc zbierają teraz miód. Później będziemy widzieć. Ja myślę, że może nie będzie tak źle. Lepiej, jak jest więcej kwiatów w jednym sezonie, niż w ogóle by ich nie było. A teraz, panie wójcie, już bardzo poważny temat. Temat związany absolutnie z pańską funkcją. Niedawno w tamtym tygodniu w sali lustrzanej w Tarnowie odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Województwa Małopolskiego. No i wiem, że między innymi zastanawiano się, jak pobudzić do życia region tarnowski. No i jak powstrzymać te złe zjawiska demograficzne wyludniania się miast. Dziś sporo prasa ogólnopolska właśnie temu tematowi miejsca poświęca. Jestem ciekawa, czy pan jako szef gminy, który akurat nie ma problemów demograficznych, bo to właśnie z miasta u pana osiedlają się mieszkańcy, czy pan ma pomysł, czy pan, gdyby był pan prezydentem Tarnowa na przykład, miałby pan pomysł na powstrzymanie tych złych zjawisk demograficznych, wyludniania się Tarnowa i pobudzenie Tarnowa do życia? W zasadzie kwintesencją mojej odpowiedzi byłoby to, co pani powiedziała na początku, że reprezentuję samorząd gminy Tarnów, jestem wójtem gminy Tarnów i w zasadzie ta tendencja nie dotyczy gminy Tarnów, ponieważ mamy przyrost mieszkańców. Od razu może być odpowiedź, przyrost jest, ponieważ osiedlają się nowi mieszkańcy, choćby z miasta Tarnowa, nie do końca, ponieważ mamy dodatni przyrost naturalny pod względem urodzin. Dlatego tutaj pod tym względem jednym i drugim mamy przyrost mieszkańców. Natomiast no, nie powiem, że nie chcę mówić na ten temat Tarnowa, ponieważ... Że jest panu niezręcznie, jest mi troszeczkę niezręcznie, ale powiem ogólnie. Pytam samorządowca. Powiem tu, że jako samorządowiec i na zasadzie dorady, ponieważ że rzeczywiście takie posiedzenie było. Byli również zaproszeni wójtowie, burmistrzowie powiatu tarnowskiego. No, wydaje mi się, że Tarnów ma możliwości rozwojowe. Ma takie możliwości rozwojowe. I to są dwa elementy. Pierwszy to jest element położenia bardzo blisko Krakowa. Jesteśmy w województwie małopolskim znaczącym miastem, ale również jednak miasto Tarnów ma tradycję przemysłu. Możemy tutaj powiedzieć o zakładach azotowych, możemy powiedzieć o zakładach mechanicznych, możemy powiedzieć również o innych również zakładach. A to są zakłady strategiczne, teraz jest czas na rozwój. Takich. Czyli co zrobić? No, ja myślę, że w oparciu o te zakłady, w oparciu o programy rządowe, można by tutaj myśleć o rozwoju bardziej ekonomicznym. Jeżeli mamy 3 duże zakłady, to w oparciu o nie są kooperanci i różne... Można tworzyć kooperacje. Mam tutaj na myśli również strefy aktywności gospodarczej. Mamy znakomite położenie przy autostradzie wschód-zachód, więc te możliwości są. Sam Tarnów to jest przecież perełka architektoniczna, to jest miasto renesansowe. Co prawda przegramy z Krakowem pod każdym względem, ale myślę, że teraz w dobie rozwoju ruchu turystycznego taki element połączenia Krakowa i nawet wyjazd na 2-3 dni do Tarnów
zajmowała, można to rozwinąć. Popatrzmy na Sandomierz. I co prawda Panie Sandomierz Wójcie, to nie tylko film, który pobudził turystykę, ale myślę, że Tarnów ma większe możliwości jak Sandomierz. A czy to dobrze, że najprawdopodobniej przedsiębiorca Janusz Gładysz będzie kandydatem na prezydenta Tarnowa i z tymi wyzwaniami, o których pan mówi, czy on by sobie poradził? Na pewno się znacie. Ja się bałem o takie pytania, ponieważ jestem samorządowcem i jest mi niezręcznie i nieelegancko wypowiadać się w tym temacie, ponieważ no, są wybory teraz samorządowe i my jako samorządowcy no, w jaki sposób się znamy. I to jest po prostu, no tak byłoby trochę nie fair oceniać na plus i na minus. Myślę, to że ocenimy kandydata mieszkańcy, na kandydata, prawdopodobnego. Sami mieszkańcy ocenią i to będzie wynik wyborczy. Natomiast jeżeli mamy powiedzieć o osobie czy innych osobach, to w przypadku Janusza Gładysza wypowiadam się bardzo pozytywnie, ponieważ jest to osoba, która prowadziła działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnów, czyli pod względem biznesowym no znakomicie dobrze się znacie, panie wójcie? Dobrze się znamy. Natomiast też go znam. Pani redaktor zadaje takie pytania, a później robi z tego newsy pewne, więc jeżeli by takie newsy... To są ważne informacje. No, jeżeli powiem, że lubimy się, a będzie news, wójt gminy Tarnów lubi Janusza Gładysza. No, ale to najlepiej, teraz, panie tak na poważnie, wójcie, powiedzieć jest szczerze. Teraz tak na poważnie, szczerze. Mhm. Pod względem operatywności oceniam go bardzo dobrze. Ale też również ma takie szczodre serce w stosunku do osób potrzebujących. I pod tym względem bardziej się mogę wypowiedzieć, ponieważ współpracujemy ze sobą. Wsparcie mam tutaj pod każdym względem, jeżeli zwracam się o pomoc, to taka pomoc jest. Oceniam jako osobę Janusza Gładysza pozytywnie. I żeby tak zamknąć ten temat, chciałbym powiedzieć, że osoba Janusza Gładysza gwarantuje nam to, że tak jak kiedyś w starożytności, żeby zostać urzędnikiem w starożytnej Grecji czy w Rzymie, trzeba było najpierw pokazać, co się ma, co się zrobiło i dopiero później kandydować na funkcje publiczne. Janusz Gładysz ma to już za sobą. On pokazał, co potrafi w biznesie. Ma jakiś tam potencjał majątkowy, który sam osiągnął i wiadomo, że w tym przypadku już tutaj nie będzie podejrzeń, że idzie się, jak to się mówi, dla innych celów. Choć nie oceniam negatywnie inną ścieżkę kariery, że osoby mniej doświadczone rozpoczynają, no bo też gdzieś mogą rozpocząć. Panie wójcie, teraz troszkę z innej beczki, mówiąc kolokwialnie. Czego dotyczy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Zgłubicach? Jakie tam zmiany będą? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie wypowiadamy się tylko o Zgłubicach, ponieważ jest to plan, który dotyczy całej gminy. Co będziecie Tarnów, zmieniać? Co będziecie proponować? My tam troszeczkę nie rozumiem pytania odnośnie akurat Zgłubic. Wiem, że podczas ostatniej sesji, panie wójcie, między innymi radni na ten temat dyskutowali, na temat zmian w Zgłubicach. No, dalej jestem zaskoczony, ponieważ... To zostawmy to pytanie. Mam inną propozycję, może nawet ważniejszą. Będzie przebudowa szkoły w Łękawce i w Zawadzie, no i przebudowa przedszkola w Białej. Co tam się będzie działo w tych miejscowościach? Bardziej bym uściślił to pytanie, mianowicie rozbudowa. Rozbudowa. Więc czyli? W miejscowości Łękawka, miejscowości Zawada okazało się, że szkoła, obiekt szkolny jest za mały na tą liczbę dzieci, która już się zapisuje i zwiększamy tutaj nowe sale lekcyjne. W zasadzie o przedszkola. Tam powstaną przedszkola. W Białej również powstanie przedszkola. W remizie do tej pory była remiza. Kiedyś była tam filia szkoły w Zgłubicach 1-3. Nie było naboru, nie było dzieci. Teraz będziemy mieli przedszkole. Z tego, co wiem, już nabór jest. Przepraszam, ale jeżeli mogę wrócić do Zgłubic. Wracamy do Zgłubic. Bo pani mnie troszeczkę, pani redaktor, zaskoczyła. Ja przypuszczam, że to chodzi o plan zagospodarowania dotyczący otoczenia szkoły. Byłem zaskoczony dlatego, bo tam się nic nie zmienia, ponieważ myśmy cały czas taki plan mieli i otoczenie szkoły to są po prostu usługi szkolne i to było, to jest i zakładam, że to będzie, więc dlatego tak byłem tak zaskoczony, bo pani zapytała, czy się coś zmieniło, ja mówię, że nic się nie zmieniło, ponieważ od 20 czy 30 lat tam plan, jeżeli był przedtem, cały czas to był plan dotyczący otoczenia usług szkolnych. Ale teraz znalazł się w porządku obrad
Znalazł się, znalazł się dlatego, ponieważ tam planu jeszcze zagospodarowania nie było, ponieważ one straciły moc i teraz robimy czyli formalność urzędowa dla mieszkańców. Natomiast pewnie ta dyskusja była o to, ponieważ jest to teren, który między innymi jest własnością spadkobierców rodziny Marszałkowiczów i tutaj pewnie były wątpliwości ze strony rodziny, czy ten teren dalej ma być jako usługi szkolne, natomiast tutaj radni większością głosów zadecydowali, że to mają być usługi szkolne i przede wszystkim obiekty sportowe służące gminie. I to jest takie zabezpieczenie dla gminy, które gwarantuje, że na tym obszarze nic nie będzie innego, tylko obiekty sportowe albo usługi szkolne. Ale przypomnę, że ten obszar, który tam był troszeczkę dyskusyjny, jest to obszar, który jest objęty ochroną zabytków i tutaj praktycznie nic innego nie może być, ponieważ to już jest nie od nas zależne. Myśmy wystąpili do konserwatora i konserwator jasno określił, co tam może być, więc robiliśmy to, co może być po opinii konserwatorskiej. Bardzo ważny kolejny temat. Wiem, że są już pierwsze czujniki powietrza w kilku miejscach gminy Tarnów. Pomogła w tym także firma Lajer z Woli Rzędzińskiej. Będą kolejne? Myślę, że takiej potrzeby nie ma, ponieważ te czujniki, one obejmują 3 miejsca, ale tym zasięgiem generują obszar 3 naszych rejonów, czyli obszar Woli Rzędzińskiej, Jodówki, Wałek, Południa. Co wiemy z danych? No z danych dzisiaj wiemy, jest dobrze, przypuszczam. Jak było w sezonie grzewczym? Z danych wiemy, że nie jest najlepiej. W sezonie grzewczym okazało się, że jednak te normy były przekroczone. Ja myślę, że ta tendencja jest na plus, ponieważ jednak ten program wymiana pieca cały czas funkcjonuje. Świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Myślę, że pojawią się jakieś również programy rządowe i będzie coraz lepiej. Pracownicy gminy Tarnów, jak co roku, posadzili kwiaty w koszycach małych. Spotkałam się z taką opinią słuchaczy naszych, mieszkańców gminy Tarnów i pytaniem, czy będą takie kolejne nasadzenia na skarpach. Ale to nie tylko koszyce małe, bo tutaj sadzimy w miejscowościach praktycznie, no, w większości miejscowości. I chyba najbardziej głównie byliście widoczni w koszycach małych w takim razie. Wnioskuję z tego pytania. Jest duży ruch samochodowy. Na przykład wczoraj byliśmy widoczni, przepraszam, nie użyję słowa my, bo ja akurat... Nie sadził pan? Nie sadziłem. Nie, no w koszycach jak w tamtym roku tak, ale przymierzam się do sadzenia w porębie radnej, ponieważ jest to bardzo duże, no tam jest bardzo duże wyzwanie i to jest ważne, ponieważ pieniądze w kwocie około 80 tysięcy złotych zagłosowali dzięki głosom mieszkańców otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. To jest tak zwany budżet obywatelski, to jest satysfakcja wszystkich mieszkańców, więc poręba radna. I dlatego to jest wyzwanie? To jest tak duże wyzwanie, ponieważ jest to największa skarpa do tych czasowych. No i też trudności logistyczne. Przecież to jest bardzo uczęszczana droga, jednak posadzić. To ile osób wyjdzie na skarpę w porębie radnej, żeby sprostać temu zadaniu? Tak mi trudno tutaj powiedzieć, natomiast... Jak skarpa wysoka, to chyba sporo. Wczoraj to było około ponad 20 osób uczestniczyło w tym. No to jest duża satysfakcja też dla samych pracowników, którzy chcą coś wnieść od siebie. A będą jakieś premie dla tych pracowników, którzy wyjdą na skarpy? Pytanie, panie, to jest wójcie? Takie, pani redaktor, premie i co? I później będzie news, że nagrody w gminie Tarnów są? A czemu nie? To może więcej osób będzie może chciało inaczej. Wtedy sadzić. A pani by dała premię? Nie, chyba nie. Jeżeli w ramach obowiązków pracownik sadzi, nasadzenia dokonuje na skarpie, no to ma już za to płacone. Oczywiście. Tak mi się wydaje. Oczywiście. Ale to tak, jest moja opinia. Oczywiście. Tu się tak zgadzamy, ma panie pani wójcie? Ma pani rację, 100% się zgadzam. Wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł, w czwartkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.